Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku. Jestem trenerem Lotto Bydgoszczy, Michał Kozłowski. Dziś wspólnie ze swoją zawodniczką Asią Dietman pokażemy Wam 5 podstawowych ćwiczeń wioślarskich na siłowni, na naszej klubowej siłowni. Przedstawiamy Wam jedno z podstawowych ćwiczeń wioślarskich, wzmacniające mięśnie nóg. Można rozwijać siłę, wytrzymałość, jeżeli jest większa ilość powtórzeń. Można rozwijać masę mięśni, co też się stosuje w wioślarstwie, jeżeli jest taka potrzeba. Podstawowe zasady. Stopy na szerokość bioder, palce lekko na zewnątrz, plecy proste, nigdy nie mogą być wygięte w łuk. I udem schodzimy na tyle głęboko, żeby udo było prostopadle do podłogi. Tak? Taki schemat mamy w wioślarstwie tego ćwiczenia, jest najbardziej odpowiedni w takim układzie dla nas. Nie głębiej, nie płycej, tylko udo prostopadle do podłoża i to jest w tym wszystkim najważniejsze. Typowo wioślarskie ćwiczenie, dociąganie babek, wzmacniamy tutaj kończyny górne i też rozwijamy siłę, wytrzymałość, wszystko zależnie od ciężaru. Co jest ważne? Najważniejsze jest, żeby babki prowadzić dość szeroko na zewnątrz ławki, na której leżymy i łokcie muszą kierować się do sufitu, tak? Czyli robimy długi ruch, opuszczamy wolno i nie przytrzymujemy się z tyłu stopami o drabinki, o różne konstrukcyjne elementy. Kolejnym ćwiczeniem wzmacniającym ręce jest tak zwane dociąganie sztangi. Typowo ćwiczenie wioślarskie polega na dociąganiu sztangi do ławeczki i są trzy rodzaje tego ćwiczenia. Z odstawianiem, to co widzimy, można też wykonywać bez odstawiania sztangi i z odkładaniem, czyli każde przeciągnięcie kończymy odłożeniem sztangi na podłogę. Ćwiczenie na mięśnie brzucha w wioślarstwie wygląda następująco. Jest to prosty przykład na wzmacnianie mięśni brzucha wykorzystując piłkę bądź inny ciężar. Skłony wykonujemy z ugiętymi nogami, stopy na ziemi, a piłkę kierujemy pionowo do góry. Bardzo istotnym elementem jest to, aby wzrok podążał za piłką. Ćwiczeniem wzmacniającym głównie plecy, obręcz barkową, ale również mięśnie nóg jest tak zwany martwy ciąg. Pilnujemy tego, aby podejść bardzo blisko sztangi. Pilnujemy tego, żeby sztanga podążając w górę i w dół, ocierała praktycznie o piszczele. Bardzo ważnym również elementem są proste plecy i napięcie łopatek oraz obręczy barkowej przed rozpoczęciem kolejnego powtórzenia. Pamiętajcie o odpowiednim doborze ciężarów do swoich aktualnych możliwości. Dziękujemy za wspólny odcinek i zapraszamy na kolejny.